11 zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej. A także brakuje pociągów w metrze. Czy tramwaj do Wilanowa? Prace tam trwają, choć może nie widać. WLT, czyli Warszawskie Linie Turystyczne, wykorzystywane. Sawa i przyjaciele. Transport maszyny TBM rusza. PGE Narodowy wyłączony z użytkowania. I pierwszy wiadukt trasy łazienkowskiej już prawie gotowy. O tym nie tylko 11 listopada, w piątek, w Święto Niepodległości, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i cześć za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dzisiaj, no wyjątkowo, w jakieś święto faktycznie się pojawia, ale w piątki, tak jak zazwyczaj, powinno być Mniejsze z tym. Ale co jest jednak chyba najważniejsze, no to faktycznie mamy trochę informacji, więc bez zbędnego gadania rozpoczynamy maraton z dużą ilością informacji w Święto Niepodległości. Co warto podkreślić, to faktycznie to Mniejsza z tym, jeśli uda mi się, będzie szybciej nagrane, natomiast to nie zmienia faktu, że i tak cztery windy nie działają. Centrum, Marymont, Bemowo, jak i również Ratusz Arsenał to są windy, gdzie faktycznie są awarie. Dalej idąc mamy koło nieśników metra. Zobaczcie, jak wyglądało zwiedzanie stacji metra A19 Marymont, jak i również A23 Młociny i jeszcze stacji Plac Wilsona, czyli bezpośrednio stacji A18. Co warto podkreślić? Oczywiście jest tutaj dużo zdjęć, zapraszamy serdecznie na zwiedzania jako koło miłośników metra. Co jakiś czas są organizowane na Facebooku i na naszej stronie są i wtedy pokazywane informacje, kiedy będą zapisy. Zapisy szybko się rozchodzą i czy można przyjść. Tak to mniej więcej wygląda. Tu jest ten sławny parking na placu Wilsona. No i co warto podkreślić, ogólnie dosyć to ciekawe wygląda wszystko. Z takich na szybko ciekawych rzeczy, które mogą pokazać, to oczywiście wiecie, jeżeli... Jeżeli te wielkie turbiny i cała wentylatornia się włączy, tak jak możecie się dzisiaj domyśleć, no to trochę wieje. Więc ogólnie, jak widzicie tutaj na zdjęciach, nawet moja fryzura, która nie jest zbyt długa mimo wszystko, całkiem ładnie jest widoczna, że faktycznie odlatuje i wszystko leci, że tak to powiem, i trzeba uważać, żeby też coś w oczy nie wleciało. Nie bez powodu tam się normalnie nikogo nie ma, tak oczywiście. I tego typu wyliczniki są i właśnie to wszystko mogliśmy zobaczyć na ostatnich zwiedzaniach. Jedno z ostatnich zwiedzań będzie jeszcze w tym roku, więc zapraszam serdecznie do śledzenia koło miłośników metra, jak i również do grupy na Facebooku Co się dzieje w metrze. Macie teraz link w opisie i w karcie i tam wszystko jest informowane. Ale tak jak widzieliście, dużo ciekawych miejsc jest tutaj zwiedzanych. No teraz jako metro, jako schron, jak i również podpadanie można zobaczyć. Czy na sam koniec pokażę Wam jeszcze zdjęcie oczywiście mnie. Największe wynagrodzenie, pracę nad suplementami diety czy porady dla specjalistów. No, tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze mogę tu pokazać ze zdjęć, jeszcze z tej wentylatorni? No to oczywiście też widzieliśmy na Młocinach parę ciekawych miejsc, bo byliśmy na Młocinach. Tego możecie nie kojarzyć oczywiście, jak to wszystko wygląda od drugiej strony. Byliśmy na częściach technicznych, tyle było łącznie osób. No i co tu już nie mówić. Zapraszamy sobie bardzo serdecznie. Ale to nie wszystko. Nie wszystko, co się działo, bo jeszcze trochę wcześniej był zjazd stowarzyszeń. Również właśnie Komiśników Meta tutaj to organizowało razem z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej. Wtedy zobaczyliśmy pierwszy raz Skody, jak wyglądały. I ogólnie tutaj było dużo zwiedzania, Hyundai jeździliśmy, bo to nie tylko metro, to cały transport publiczny w Warszawie. Oczywiście nie mogę zapomnieć SKM-ek, czy również siedziby ZTM-u. Też miałem okazję być, jeżeli się zdjęcie załaduje. Jeżeli... No dobrze, zdjęcie mi się nie chce załadować, może internet mi już wyłączył się. Najwyraźniej. Trochę słabo, bo ja robię w sumie teraz transmisję na żywo dla wspierających, ale wspierający widzą na żywo. No dobrze, no tak czy siak, najważniejsze co jest, może w ten sposób da się otworzyć zdjęcie. O, tak wygląda miejsce, gdzie wszystko, cały ZTM jest zarządzany, czyli warszawski transport publiczny z jednego miejsca, ale to jest jeszcze oczywiście dużo więcej miejsc. No i oczywiście dziękujemy wszystkim osobom, które przyjechały na zlot.
z całej Polski. Było nas trochę, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj zdjęć. Ja na każdym zdjęciu gdzieś zazwyczaj jestem, poza jednym. Jak tutaj chcecie sobie poszukać, to proszę bardzo. No, w SKM-ce było nas prawie wszyscy faktycznie byli, więc jak widać tłumnie. No i oczywiście zajezdnie tramwajowe, czy faktycznie w Wendlatodonie i STP Kabaty też było. Natomiast pozostając w temacie metra, ale już nie koło miłośników metra, mamy bezpośrednio M3. Dalej oczywiście są problemy. Żądania w sprawie raportu środowiskowego dla trzeciej linii metra ponad nadmiarowe. No tutaj aktualnie się metro odwołuje od tego. Złożyli tutaj bezpośrednie zażalenie do instancji wyższej. Oto już zbyt dużo od nich jest oczekiwane względem tego, jak inne instytucje muszą dawać informacje. Co nie zmienia faktu, że M3 się wydłuża z realizacją i wtedy planowane rozpoczęcie prac i budowlanych, i projektowych, czyli w formule projektu i buduj, jest planowane na przyszły rok. Czy tak się stanie, tego nie wie nikt. Co nie zmienia faktu, że metro ma jeszcze inny problem. Pomijając to, jak M3, no to mamy problem z M1 i M2. Jak dobrze wiecie, Skody się pojawiają, ale pierwsze Skody szybko, jak się pojawiły, tak szybko zniknęły. Co nie zmienia faktu, że faktycznie brakuje tych pociągów i im więcej nowych pociągów dojedzie, będzie użytkowanych, tym lepiej. Bo metrze brakuje nawet w godzinach szczytu po jednym pociągu na linię w użytkowaniu, co powoduje faktycznie straty dla spółki w ciągu jednego nawet tego października 3 milionów złotych. To jest oczywiście mniejszy wpływ z tytułu wykonywanych przewozów kilometrów i kar od ZTM-u, bo ZTM wymaga danej ilości przewozów. To jest duży minus i duży problem faktycznie tutaj. Przez co oczywiście jest więcej pasażerów czeka na jeden pociąg, bo po prostu jest mniej pociągów. To wszystko się rozwiąże, jeżeli faktycznie będzie więcej pociągów już od Skody, a to się faktycznie dzieje, bo już w piątek, czyli dzisiaj, pojawiły się trzy nowe, tu jest zapisane dwie, ale wiem, że trzy się pojawiły. Dwie na drugiej linii metra i jedna na jednej pierwszej linii metra i faktycznie tak jest, bo dzisiaj jechałem M2 na Bemowo i zaobserwowałem jedną Skodę. Dalej mamy tramwaje, rośnie nowa zajezdnia, czyli zajezdnia Annopol. To jest cały film, ja mu teraz nie będę pokazywać. Macie teraz kartę w opisie, sobie zetknijcie, jak to wygląda. No, pokazuję całkiem ładnie, oczywiście tramwaje co jakiś czas wypuszczają do swoje filmy, które są całkiem dopracowane. Nie ma co prawda zdjęć z zona FPV, ale i tak ładnie wygląda. No, zajezdnia, o zajezdni w tym miesiącu nie będzie filmu, bo to dwa miesiące tam wkładam, ale można zobaczyć, że faktycznie coraz to lepiej widać już mniej więcej podstawę pod wszystkie budynki, a niektóre wychodzą faktycznie na plus jeden już poziom, ale o tym więcej powiem już bezpośrednio w grudniu, jak nie zamarznę tam bezpośrednio na czasu budowy. Natomiast na pewno będzie lepiej na Puławskiej, bo to jest bardziej w centrum miasta, więc też trochę cieplej. No i w tym miesiącu tutaj wpadnę. Niekoniecznie nie pokażę wam, jak wygląda praca na Puławskiej, bo to jest oczywiście fragment tramwaju do Wilanowa. Co warto podkreślić, tutaj tramwaj do Wilanowa, no oczywiście mieszkańcy po części się skarżą, że no coś nie widać tutaj ich prac. No tak jak tutaj możecie zobaczyć, bezpośrednio przy użytkowanym jeszcze odcinku tramwajowym, gdzie jest aktualnie ruch wahadłowy, można zaobserwować, iż faktycznie tutaj nowe szyny się już pojawiają i całkowicie nowe środowisko jest odtwarzane. Oczywiście to się dzieje w odpowiednim czasie, jeżeli chodzi o ten fragment na dole, bezpośrednio na dolnym Okotowie. Wykonawca, czyli Budi Max, zatwierdza, iż prowadzi wszelkiego rodzaju rzeczy, jakie może już robić, a ponieważ się zwolni, to dlatego, iż znaleziono kanalizację i innego typu te sieci i inne rzeczy pod ziemią, których nie było wcześniej w projektach, o których nie wiedzieli i teraz po prostu trzeba było to szybko przeprojektowywać. Ja powiem wam z mojego doświadczenia, wiedząc jak wyglądają place budowy i co tam się da znaleźć na placu budowy, to jest pikuś jeszcze. To jeszcze jest pikuś. Natomiast tramwaje warszawskie zapowiadają, iż nie będzie problemów z tym i że termin będzie mniej więcej taki sam i że wszystko idzie całkiem nieźle i oczywiście prace przyspieszają. Natomiast, o, tu jest właśnie to, co mówiłem. No tu mamy już trzy nowe pociągi z Skody Warszawia. No to trzy, a nie dwa. Na transporcie było też tak. Wyjechały dziś na pierwszą linię metra i na drugą linię metra. Dobrze, że w końcu coś na Mielon, bo jak sobie jeżdżę na Mielin, to będę mógł w końcu coś zaobserwować. Natomiast WLT, czyli już przechodząc do WTP, WLT, czyli Warszawskie Linie Turystyczne, coraz lepiej. Blisko 145 tysięcy osób skorzystało w tym roku z właśnie tego typu transportu w Warszawie. Jest to oczywiście transport w formie promów, z nich najwięcej skorzystało osób, bo aż ponad 108 tysięcy. Statek do Sadocka też przebił prawie 4 tysiące osób, czyli całkiem dużo. Mamy linię 100, czyli autobusową, zabytkową, różnego rodzaju kadusy na przykład przebudowy mogą tam się pojawić. To jest prawie 17 tysięcy osób przejechało. Linia 36 i T, z czego tetką mam tutaj informację, iż prawie 13 tysięcy osób.
A co do 36, nie mam tutaj dokładnych informacji, przynajmniej nie jestem w stanie łatwo wyciągnąć tego. No i na tacy jest o wiele więcej osób niż rok wcześniej, bo rok wcześniej było latem 8 tysięcy, teraz jest 13 tysięcy prawie, więc no duża różnica. No i oczywiście Piaseczyńsko-Grójecka kolej wąskotorowa, dojazdowa, jak historycznie to się nazywało, to sami możecie wiedzieć. Tutaj mamy prawie 2300, prawie 2300 osób. Rok wcześniej było trochę więcej, bo 2700 osób, ale spokojnie dopracujemy to, żeby więcej osób korzystało z tego, jak zrobię o nich film, bo mam to w planie, tylko musi się ocieplić i to takie raczej już na wiosnę. Ale miałem okazję zwiedzić całe zaplecze techniczne jakiś czas temu i naprawdę powiem wam, ta kolejka jest trochę bardziej mi bliska z innych rejonów, bo tory od starej trasy są niedaleko mojej działki. Co nie zmienia faktu, że mamy jeszcze inne informacje, a mianowicie objazdy i usługi, jeżeli chodzi o linie autobusowe. I nie chodzi mi oczywiście o to, co się dzisiaj działo, bo dobrze wiemy, że jest mnóstwo marszów i innych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację miejską. Natomiast mamy inne problemy, a mianowicie od 9 listopada 222 będzie jeździć inaczej, dalej mamy 164 od 15 listopada będzie jeździć inaczej, czy wyłączenie okopowej w aktualny weekend dla tramwajów, czyli 12-13 listopada będzie to zamknięte, linie 1.22 i 24 będą jeździć inaczej, jak i również 106, a na trasy wyjadą zastępcze linie 74 i Z1. Trzeba to podkreślić, część linii, czyli 1 i 24 zostaną całkowicie zawieszone, będzie uruchomiona w zastępstwie za tę linię linia tramwajowa zastępcza 74, jeżdżąca bezpośrednio od Żelania Wschodniego, więc na bogato. Od Annopolu, od Żelania Wschodniego jest inna zastępcza linia. Od Annopolu do Nowego Bemowa. 22 będzie jechać Wiertaczna Banacha, Z1 będzie jeździć Zajezdnia Wola, Plac Zawiszy, to jest autobusowa linia, no i 106 jeździ po prostu lekkimi objazdami, żeby to wszystko ominąć. Tutaj macie objazdy, tu jest właśnie remont, faktycznie w tym miejscu jest remont, a tu są te objazdy, które są wytyczone, faktycznie, którędy mogą jeździć pojazdy kołowe. Dalej mamy oczywiście ciekawostki z Veturillo, o której rzadko mówię, bo rzadko są ciekawostki, a mianowicie na Placu Trzech Krzyży jakiś czas temu został zdemontowana stacja. Ja dopiero odświeżyłem tę stronę i dopiero to zauważyłem, więc informuję. Ale widziałem, że już tej stacji nie ma. Co zmienia faktu, że ZDM również dobrze się bawi, jak wszyscy pozostali. I też mam dla masy na nas informacji. Z tego co widzę, przed nami 6 zakładek ZDM-u, więc przyspieszamy. A mianowicie wymiany opraw Sawa na półmetku. 1 000 000 zł w budżecie miasta. Z tego co widzimy. No i tak, oczywiście jeżeli nie wiecie co to jest Sawa, to w skrócie to jest ZDM LEDuje, czyli wymienia stare oprawy i stare oświetlenie na ulicach Warszawy na nowe LEDowe oświetlenie, dzięki czemu zaoszczędzi mnóstwo pieniędzy. Nie ukrywajmy, to faktycznie są duże oszczędności. No to tu była konferencja, w której szczerze powiedziawszy miałem być, ale nie dojechałem z Sawą. Ale może i dobrze, bo w sumie trochę inne rzeczy robiłem i trochę bardziej wyspałem się, bo obudziłem się o 12, konferencja była o 13. Co nie zmienia faktu, że faktycznie warto podkreślić, iż zmiany, wiadomo, aktualnie wszystko drożeje, zwłaszcza prąd, jak i również innego rodzaju problemy są takie, iż no faktycznie będzie taniej, ale tyle, że miasto zapłaci albo tyle samo iż rok wcześniej, albo minimalnie nawet więcej, bo niestety tak wszystko mocno poszło do góry. Z takich ciekawostek, tak wyglądała konferencja, widzicie tłumy dziennikarzy, bo prezydent się pojawił na mieście. No właśnie tego mi też między innymi nie było, bo byłoby znowu o polityce, a nie o mieście. A tutaj macie ciekawostki, mianowicie jak wyglądają faktycznie zmiany, czyli ulice już wymienione to są na żółto, a ulice, które dopiero będą, są na czerwono. Jak widzicie, całkiem tego dużo, powiem wam, że na przykład tu można zaobserwować, iż nie wiadomo czemu Lazurowa nie będzie zmieniona, chociaż może ona jest już faktycznie. Myślałem, że to po prostu jest źle mapa zrobiona, ale ogólnie mapa też nie jest najbardziej zaktualizowana, bo nie mamy w ogóle na mapie. Nie chodzi mi o to, żeby go wymieniać, ale na przykład most południowy na mapie nie istnieje. Już nie mówiąc o wszelkiego rodzaju tej trasie S2. No cóż. Nie ma tunelu. Nie będzie. Ale to nie jest jakiś ważny, istotny element, tak? Ważne, że faktycznie całkiem tego dużo jest tutaj już wymienionych. I widzicie, w centrum większość ulic jest już wymienionych. Te bardziej główne koleje zionickie czekają się na całe główne wymiany.
Tutaj mamy też dosyć duże zagęszczenie, no trochę tego jest. Na Białęce też łyka autostrada będzie świecić na LED-owo. Czy przy metrze Młociny, no dużo tego jest. Tak, faktycznie trochę tego jeszcze jest, ale mamy interaktywną też mapę, jak to wygląda. Mamy do kolejny artykuł, czyli Sowa i Przyjaciele, czyli więcej nowego oświetlenia w Warszawie. I jest bezpośrednio mapka na Google Mapsie, gdzie możemy sobie poczytać, popatrzeć i dokładnie dowiedzieć się, co jest już wymienione, jakich liczba opraw przed i po wymianie 8 na 8. No i ogólnie możemy sobie poczytać to wszystko, co tutaj jest. To jest na przykład powstańcy śląski. Tutaj to będą może zdjęcia, jakby na powstańcu śląskim. Chętnie bym zobaczył. Patrzcie, tak wygląda powstańcy śląski. Dobra, to tak nie wygląda, ale... No nie jestem do końca przekonany, ale okej, rozumiem. Tak wygląda powstańcy śląski. No wiecie, jeżeli coś jest na Google oparte, to... Wszystko tu może wyskoczyć niestety. A tu mamy na przykład kolejne. 152 słupy, 61 opraw. No dobra, ta strona jest tutaj ciekawa, że mamy ją w zestawie do poczytania sobie bezpośrednio dla nas. Więc macie teraz link w opisie i kartę, abyście mogli sobie poczytać więcej o Sawie i w tym artykule i sobie popatrzeć, czy wasze oprawy na waszej ulicy już zostały wymienione, jeżeli mieszkacie w Warszawie. Natomiast mamy kolejne informacje, mianowicie most Poniatowskiego będzie remontowany, ale nie most, bo wiadukt mostu, to warto podkreślić, faktycznie cały wiadukt przejdzie metamorfozę, ale bez udziału w tym pieszych czy kierowców, jak i również tramwajów, na szczęście. Prace głównie będą się opierać, przynajmniej w podstawowym projekcie i w podstawowym przetargu, na tym, aby wyremontować i odbudować, żeby to wszystko ładnie wyglądało od dolnej strony, czyli 87 filarów między innymi, czy też przyczółki, będą faktycznie wyremontowane tutaj całkowicie, nowe płyty kamieniowe, wszystko odnowione, włącznie z przejściem podziemnym na jeden przystanek tramwajowy, który się tam znajduje, który jest przejście podziemne tutaj. Jest z roku, który został utworzony w 1986 roku, mniej więcej, przez 3 lata je budowano, kiedyś to się długo robiło, a nie tak jak teraz. Co niemniej faktu, że faktycznie to będzie realizowane w najbliższym czasie, ale bez większych utrudnień, poza tym jednym przejściem dla pieszych, które może będzie realizowane później. Natomiast kolejne informacje, no to mamy nielegalne reklamy. Raport z października. 136 ulic skontrolowanych w październiku. Nasze służby pod kątem umieszczenia nielegalnych reklam. Dalej efektem było usunięcie 58 nośników, które znajdowały się w pasie drogowym bez stosownego zezwolenia. I zobaczmy, co my tu mamy faktycznie z nielegalnych reklam. Proszę bardzo, to jest pierwsze miejsce. O, w tym miejscu. No zobaczcie, jaki nieładny niebieski autobus. Jeszcze niebieska plandeka tutaj od razu reklama. Na szczęście ZDM całkowicie zamknął ruch na tej ulicy i zlikwidował to też, że reklamy. Z innej strony mamy tutaj nielegalny, faktycznie tutaj billboard, który się wisiał bezpośrednio, znaczy to taki nośnik reklamowy, to nie jest billboard, na górze i zobaczcie, wszystko pousuwali, wszystko pozaklejali i o wiele to lepiej wygląda. No ZDM na szczęście bezpośrednio zawsze tutaj jest i czuwa, aby jak najszybciej usunąć cokolwiek by się tutaj faktycznie działo i było nie tak. Dalej mamy ciekawostki, mianowicie windy i wiele więcej, plac na rozdrożu przejdzie metamorfozę, czyli głównie będzie mniej przejść podziemnych, więcej zieleni, więcej chodników, jak również więcej dróg rowerowych i ogólnie, żeby to było trochę lepiej uporządkowane i prostsze dojścia, nie tak jak teraz to wygląda. Co najważniejsze, aktualnie tutaj oczywiście będzie połączone też z trasą łazienkowską, z przebudową właśnie wiaduktów na trasie łazienkowskiej. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Już ten projekt wam parę razy pokazywałem, natomiast tylko tak na szybko teraz przelecę go. Więcej zieleni głównie na górze będzie się faktycznie pojawi. Zlikwidowanie tego przejścia podziemnego w tejże części północnej, jeżeli chodzi o sam plac na rozdrożu. W tymże miejscu powstaną nowe przejście dla pieszych, jak i również nowe przejazdy rowerowe. Tutaj przejazd rowerowy jest zupełnie inny miejscu, czy powstaną na przystanki autobusowe na dole nowe windy i to jest według mnie bardzo dobra zaleta, bo tu aktualnie wind nie ma i jeżeli się jest osobą niepełnosprawną, to właściwie ten przystanek jest niedostępny całkowicie dla ciebie,
ale to na szczęście naprawią i będzie to dobrze działało. Jedynym według mnie minusem, jaki tutaj faktycznie odczuwam, to jest to, iż no, bardzo ładnie przystanki będą wszystkie tutaj wyremontowane i tak dalej, również z windami, tylko szkoda, że nie ma tych wind po drugiej stronie całego placu na rozdrożu, bo przejście dołem jest, na spokojnie by było, chodnikiem jakimś wytyczonym, a dzięki temu raz ten przystanek byłby bardziej dostępny również od tej strony, a dwa, do przystanków autobusowych tutaj na górze byłaby lepsza przesiadka zarówno z wind, jak i również schodów. Czy nawet zwykłe windy by tu wystarczyły, no schody byłyby idealnym rozwiązaniem tutaj. To jest według mnie pewien element, który faktycznie jest na minus, ale na plus jest na pewno to, że wszystkie drogi dowodowe tutaj są o wiele bardziej wygładzone, ale żeby nie miały jakichś ostrych zakrętów, jak to wcześniej wyglądało i jak to wygląda aktualnie. Natomiast na koniec jeszcze tylko wam powiem, że w aktualny weekend będzie frezowanie Alei Solidarności od 11 do 14 listopada. Będą tam prowadzone prace na odcinku od ulicy Żelaznej do Alei Norwowa II. W czasie prac ten fragment jezdni będzie zwężony. Zmiany w ruchu obejmą także pieszych i rowerzystów. Także niedobrze. Dobrze, lecimy już z ostatnimi informacjami. Taki mam cel i taki zamiar. A mianowicie transport maszyn TBM. Ruszył. GDDiK nas informuje, a mianowicie plan przejazdu na długi weekend. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Jaka ta tarcza jest ogromna. To chyba będzie tunel na 3 samochody obok siebie właściwie. Tak mi się wydaje. A przynajmniej na 3 osoby, bo to na pewno. To jest ogromna tarcza TBM, która będzie drążyć jeden z większych tunelów. Największe elementy maszyny TBM, czyli tunel Boring Machine, która wydrąży tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe Babica, województwo podkarpackie, rozpoczną swoją drogę podróż na plac budowy. Transport maszyn TBM, który wyruszy w nocy z 11 na 12 listopada, to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, przygotowane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy. Poniżej przedstawimy plan przejazdu na początkowe 3 dni wraz z listą utrudnień na trasie, z którymi muszą się liczyć użytkownicy dróg. Ja tego powiem może pokrótce. To jest wtedy dzień po dniu. Maszyna tylko i wyłącznie się przemieszcza nocą, tylko w nocy pomiędzy godziną 22, a którą już dokładnie nie pamiętam. No tu jest napisane 22:02, ale w innych informacjach może być trochę dłużej, faktycznie dłużej jeździ. Co warto podkreślić, maksymalna prędkość tego transportu to jest 10 km na godzinę, więc bardzo powoli. I cały transport wszystkich części do celu dotrze dopiero w lutym. Także uświadomcie sobie, jak to długo będzie transportować. Z tego co słyszałem, Halo Rusynów pisało, iż część transportu będzie jechać przez Warszawę w grudniu i będą informować, więc jak będą informować, to ja też wolę, że będę informować, bo na takie wydarzenie w nocy, to nawet będę latać dronem, jeżeli będzie padać deszcz, bo wstrzymujmy się. A tu taka krótka informacja, jak to będzie wyglądać mniej więcej. Co my tu mamy? Waga czegoś takiego to jest 4000 ton, długość to 112 metrów, średnica tarczy drążącej to jest 15,2 metra, moc to jest 12 tysięcy kW, wartość kontraktu, no dobra, no tu mamy 2,2 miliarda złotych, Mostostal Warszawa i Action Construction, wykonawcy. Tu mamy odcinki faktycznie, no i tak, transport elementów maszyny jest po pierwsze morski z Hiszpanii do Szczecina bezpośrednio, później jest wodny i śródlądowy, czyli bezpośrednio od domu na odcinku Szczecin-Opole, takimi barkami, to bardzo ciekawy element, no i lądowy Szczecin-Babice, Hiszpania-Babica i Opole-Babica. Pokażę wam jeszcze parę zdjęć, jak to wygląda, bo to jest ciekawe. Tak to płynęło już bezpośrednio na odcinku właśnie na Odrze. Ten spod elementu maszyny Odrą, jak widzicie, no ciekawe to wyglądało. Bardzo ładne krajoznawcze elementy, kiedy GDDiK wychodzi do wody. No i sam element już bezpośrednio wyznaczenia trasy, no ponieważ nie można bezpośrednio przemieścić tej trasy po ruchliwych ulicach, gdzie byłyby niesamowite korki, no to jadą ulicami, jakimi mogą. Natomiast najważniejsze, i to trzeba podkreślić, to waży 400 ton. Oczywiście nie każdy pojedynczy element, ale i tak każdy z tych elementów waży naprawdę dużą ilość ton, więc nie można tego przewozić po większości na przykład wiaduktów, które po prostu nie są przygotowane na tak duże natężenie i nacisk. Dlatego też cały transport jest dosyć ciekawy na okrągło poprowadzony. Na przykład nie będzie jechać zupełnie mostem, mostem południowym właśnie będzie jechać, z tego co słyszałem, ale nie będzie jechać bezpośrednio
tunelem, ale wiadomo, no, w tunelu to ostatnie co byśmy chcieli, jakby to się przewróciło w tunelu południowym, to właściwie nie byłoby jak tego postawić ponownie. No, raczej by było to ciężkie. A tego będzie jeździć na okrągło przez całą Dysynów w nocy, więc będzie co można oglądać. No i taką jak widzicie, no z Opola do tutaj Rzeszowa, no taka trasa dosyć mocna na okrągło. Oczywiście chodzi pewnie o wzniesienia w tymże miejscu, w tenże sposób może będą mniejsze. No i tutaj zarządcy dróg na trasie przejazdu, no to faktycznie mamy tutaj ZDM warszawski między innymi. Jak ktoś się tutay pojawia, no i oczywiście różnego rodzaju gridejka. Tak to wygląda, całkiem ciekawe to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście będą utrudnienia, jeżeli będzie ten transport się odbywał po dużych ulicach i będzie oczywiście ostrzeżenie o zwolnieniu ruchu. No i niesamowite korki, jeżeli taki transport będzie się odbywać z prędkością 10 km na godzinę. Dlatego też jedzie tylko i wyłącznie w nocy, takiej faktycznej nocy. No i podsumowanie prac w tunelu na Zakopiance. Od 2016 roku rozpoczęli budowę, w 2022 kończymy budowę. Możecie sobie miejsce podliczyć, ile to trwało. No. Nie szybko, to 6 lat minęło. Jest dofinansowane z Unii, ale najważniejsze, co nas chyba interesuje, to obejrzymy sobie parę zdjęć. Zdjęcia z 2016 roku. Jak widzicie, pierwsze prace faktycznie czy Astaldi to realizowało przy wykopie. Mamy 2017 rok i początki drążenia tunelu. W tymże miejscu się pojawiały. Jak się załaduje zdjęcie, to będę wam w stanie to pokazać. O. Proszę bardzo, tu mamy początki faktycznie drążenia ogromnego tego tunelu w tymże miejscu. Tu mamy dalsze elementy, początki drążenia właśnie tunelu, jeszcze 2017 rok. 2018 budowa wiaduktu, który będzie łączyć bezpośrednio ten nowy wybudowany tunel. Co mamy dalej? 2017 rok, widok na portal południowy bezpośrednio do tunelu i z tego co możemy zaobserwować, jest, mamy tylko i wyłącznie jeden portal wykopany, drugi jeszcze nie jest. Ale tak, bardzo będę chciał się przekać tym tunelem. Szanujmy się. Taka wielka maszyna w Polsce TBM wykonana. No i mamy tutaj wnętrze tunelu bezpośrednie. No to by jednak było kopane trochę w inny sposób niż TBM, no ale... Ale tak to wygląda. A, bo to nie było TBM, wspomniałem. To było inaczej zupełnie TBM. No i tu już bezpośrednio jest później wnętrze tunelu w 2020 roku. Mamy tutaj już faktycznie trochę bardziej zarysowane, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o to. No i mamy portal północny, wiadukt i 2021 rok. Już trochę to lepiej wygląda i się zarysowuje. No i wnętrze tunelu w 2021 roku, czyli faktycznie już widzimy, że faktycznie prace trochę przyspieszyły i jeszcze chyba 12 razy pojawi się faktycznie. No i mamy 2022 rok, czyli faktycznie budynki są. Są. Dojazdy jakieś tutaj techniczne są. Wiadukty już nawet pomalowane są. No i sam tunel, dobrze wiemy, że faktycznie też całkiem nieźle wygląda w aktualnym czasie. Tu mamy bezpośrednie na przykład wykonywanie warstwy wiążącej asfaltu. No i tak, na koniec jeszcze parę tematów takich szybkich, czyli między innymi to, że już się kończy budowa w teorii pierwszego wiaduktu trasy Łazienkowskiej, przynajmniej głównej płyty, więc film o tym będzie w tym miesiącu. Jaki do mnie o tym, że CPK tam dalej się walczy i wpudłuje. Umowa z firmą Foster i Partners, Master Architect zaprojektuje terminal lotniska i dworca kolejowego. Zobaczmy sobie parę zdjęć i wizualizacji. Oczywiście co jakiś czas jakaś nowa wizualizacja się pojawia. Co warto podkreślić i o czym warto wiedzieć, to jest to między innymi, iż trochę nam brakować pieniędzy w rządzie na realizację tej inwestycji. Ale to taka ciekawostka z boku. No i na koniec PGE narodowy, wyłączony z użytkowania do odwołania. Tak, wykryto uszkodzenia w dachu, w części stalowej. Od razu zlecono ekspertyzę, czy trzeba było zamknąć ten obiekt i wykazało, że dla niej tak będzie. Ze względów bezpieczeństwa, więc całkowicie aktualnie nasz wielki, piękny PGE narodowy, który wspólnego mam tu wydrukowany z boku, w nadrukarce 3D. Jest aktualnie wyłączone z użytku. To jest bardzo smutne. Jakby nieważne kto to zarządza, nieważne kto to wybudował, to jest jedno z bardziej kultowych już aktualnie i miejsc charakterystycznych dla Warszawy. Byłoby miło jakby działało. No aktualnie nie działa. Ale widziałem, że dzisiaj tutaj parę dronów latało w tymże miejscu, więc
Więc coś się tam działo. Natomiast między innymi na koniec tylko powiem, że było 10 tysięcy biegaczy w biegu niepodległości. Dzisiaj właśnie miało miejsce, oczywiście z okazji Święta Niepodległości. Nie mam żadnego sondażu z tej okazji, jeżeli chodzi o Święto Niepodległości, ale mamy inne sondaże i przejdźmy sobie na szybko, jak to wyglądało. 6 dni temu, czy na kanale Widzonosz dla Ciebie jest za dużo filmów? Większość z Was stwierdziło, że jest odpowiednia liczba filmów, 60%. Dalej, z jakich aplikacji korzystacie do sprawdzenia bezpośrednio, jak się przemieszczasz po mieście w komunikacji miejskiej? Większość z Was korzysta na 600 głosów z Jak Dojadę. Dalej mamy Google Maps. No dobrze. Mobilny EPK 9%, Time for Bus 1%. Nie dałem opcji niestety tej naszej autorskiej strony, która pokazuje dokładną lokalizację bezpośrednio, jak to wygląda i gdzie się znajduje oczywiście, czyli mówię o zbiorkom live. Ale tak, zapraszam, bardzo dobra strona, faktycznie ona powstała tam na Wizelandii w międzyczasie. No i inne w komentarzu, mamy już 8% lub nie korzystam z tego typu aplikacji. Ja powiem Wam szczerze, że ja też zbyt nie korzystałem z tego, dopóki nie zacząłem chcieć wiedzieć, o który autobus przyjedzie, bo ja wiem jak pojechać, ale nie wiem o której będzie autobus i to jest już problem. Autobus, tramwaj czy pociąg? Z tym ostatnim to najbardziej się przydaje do skład jazdy. No i na koniec jeszcze jeden sondaż. Która i budowana inwestycja tramwajów wytrzackich jest według Ciebie najważniejsza? Odpowiadając na pytanie, czemu nie ma tutaj zielonej białęki, ona nie jest aktualnie budowana, ona aktualnie jest projektowana i są inne procedury, ale o tym powiem, bo niedługo będzie film, już nagrywałem go dzisiaj po części. Natomiast faktycznie najwięcej z Was jest zainteresowanych, bo 62% tramwajem do Wilanowa. Dalej na równi zajezdnia Nopol i tramwaj na Kasprzaka według Was jest ważną inwestycją. Na końcu jest na Gagarina. Ja powiem ze swojej strony, już najszybciej pewnie rozpocznie się budowa kolejnej trasy, to będzie na zachodniej. Faktycznie długo. Natomiast według mnie najważniejsze, tak jak to w komentarzach było opisane przez niektóre osoby, to jest zajezdnia Nopol. Bo bez zajezdnia Nopol nie będzie miejsca na nowe tramwaje, żeby stacjonowały. Dalej mamy oczywiście tramwaj do Wilanowa, bo to jest zupełnie nowe miejsce. Na Kasprzaka, bo to bardzo usprawni ruch tutaj mimo wszystko, jeżeli chodzi o tramwaje. Jak i również na Gagarina, to jest ważny element, który da początek teraz się na nasze kierki. Ale nie dziwię się, że ma tylko 3%. Dobrze, że nie ma 0 lub 1. I ogólnie sondaży na najbliższy czas do końca miesiąca jest całkiem dużo, ale jeżeli macie jakieś pomysły na sondaże, o czym, co mógłbym Wam zapytać, jakie propozycje, jak to wszystko wygląda, to zapraszam do sekcji komentarzy, piszcie w komentarzach, jakiego rodzaju sondaże chcielibyście, żebym zrealizował w najbliższym czasie. Odpowiadam najbliższy termin na sondaż, to jest grudzień, bo wszystkie pozostałe sondaże do tego czasu są już zaplanowane i nawet w niedzielę będziecie mieli sondaż o Hyundai. Natomiast na sam koniec pragnę Wam oczywiście podziękować za to, że cały czas tutaj jesteście, że jest Was coraz tutaj więcej i taki film, jeżeli Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę, no i ponieważ mam tą stronę, to możecie też kliknąć oczywiście subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić na przykład kolejnego przeglądu newsów bezpośrednio z Warszawy. Natomiast to było tyle z tego materiału i na koniec tylko powiem jeszcze ciekawostki a propos całego Mniejsza z Tym. Tak jak już pewnie część z Was wie, bezpośrednio Mniejsza z Tym jest w formie na żywo, w formie live, mogą wspierający oglądać. I zamierzam zrobić kolejną właśnie transmisję dla wspierających o 19.30 właśnie w piątek. Jeżeli wspierający chcą to obejrzeć, teraz macie w opisie, w karcie, jeśli jeszcze mogę wstawić, to jeszcze macie w karcie bezpośrednio link do tego przypomnienia. Wtedy możecie tam bezpośrednio zobaczyć, a jeżeli wy chcielibyście zobaczyć na żywo Mniejsza z Tym, jak jest nagrywane, no to musicie bezpośrednio kliknąć przycisk wspieraj obok subskrybuj. Ale do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie albo Marywilska, przesunięcie według tu, albo bezpośrednio Nowa Kondytowicza, bo to wszystko nagrywałem dzisiaj. No, ładna pogoda, względnie ciepło, więc coś musiałem ponagrywać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!